Jeden. Dzień dobry. Nazywam się Ania Drzewicz i jestem pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodyczeńskiego Polskiej Akademii Nauk. Zapewne moje koleżanki i koledzy już opowiedzieli Wam, czym zajmujemy się tutaj w Krakowie. Jednakże Kraków to nie tylko instytut, to nie tylko wspaniali ludzie, piękne zabytki i bogata historia. Kraków jest również bramą ku polskim górom, ku Beskidom i Tatrom. I właśnie o wędrówkach górskich chciałabym Wam dzisiaj co nieco opowiedzieć, a przy okazji zachęcić Was, drodzy słuchacze, do podjęcia takiej aktywności. Być może niektórzy z Was teraz pomyślą, nie, to nie dla mnie, to jest takie męczące, jeszcze ten plecak taki ciężki. Doskonale Was rozumiem, ale wcale nie musi tak być. Tutaj z pomocą przychodzi nam fizyka. Spróbujmy przy jej udziale odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Po pierwsze, jak wędrować, aby za szybko się nie zmęczyć? Zacznijmy od tego, czym jest ruch. Ruch, jako zmiana położenia układów fizycznych, jest najbardziej fundamentalną obserwacją dotyczącą przyrody jako całości. Chociaż w przeszłości niektórzy twierdzili, że ruch nie istnieje. Na przykład Parmenides mówił, że to natura jest trwała, zaś wszelka zmiana, w tym także i ruch, jest iluzją. No dobrze, my wiemy, że się poruszamy, ale inaczej przemieszczamy się w terenie płaskim, a inaczej w obszarze górskim. Załóżmy, że osoba o masie 65 kg z plecakiem ważącym 15 kg chce wejść na szczyt o wysokości 2,5 tysiąca metrów, startując z poziomu 800 metrów. Ile energii będzie ją to kosztowało? Najłatwiej oszacujemy to ze wzoru na energię potencjalną grawitacji, czyli z iloczynu masy, stałej grawitacji i różnicy wysokości. Dostaniemy wynik powyżej 1 300 000 dżuli, czyli niewiele ponad 300 kilokalorii. No niby niewiele, ale pamiętajmy, że tylko 1/3 energii z pożywienia jest przekazywana na energię użyteczną, czyli musimy tej energii dostarczyć sobie 3 razy więcej. A więc pierwsza zasada jest taka, że aby skutecznie wędrować, należy jeść. Należy dostarczać sobie tej energii z pożywienia. Po drugie, zauważmy, że we wzorze na energię potencjalną wykorzystaliśmy nie tylko naszą masę, ale też masę plecaka. Niezwykle ważne jest prawidłowe rozmieszczenie ładunku w tym plecaku. Warto, aby środek ciężkości nie znajdował się zbyt wysoko, bo to powoduje chwianie się ładunku i niepotrzebne wytracanie energii. Cięższe przedmioty umieszczajmy na dnie plecaka. I pamiętajmy o zapięciu troków przy pasie biodrowym i na klatce piersiowej, bo to powoduje, że ładunek jest równomiernie rozmieszczony, dzięki czemu mniej się męczymy. Pytanie numer 2. Jak oszacować czas wędrówki? No, pytanie wydaje się banalne, przecież V równa się S przez T, więc wystarczy znać drogę, średnią prędkość piechura, około 5-6 km na godzinę na terenie płaskim i już. No tak, ale idziemy pod górę, narasta zmęczenie. Są różne warunki na szlaku i różne warunki atmosferyczne. Na mapach czy na drogowskazach przy szlakach są podawane tak zwane czasówki, czyli czasy przejścia danego odcinka z punktu A do punktu B, ale uwaga, liczone bez obciążenia, bez odpoczynku, jest to sam czysty marsz i to w dodatku latem. Do tych czasówek należy sobie dodać czas na jedzenie, na fotografowanie, na pokonywanie ewentualnych przeszkód na szlaku w postaci zwalonych drzew czy płynących potoków. Zimą czasy potrafią wydłużyć się nawet 2-3-krotnie z powodu śniegu. Z doświadczenia wiem, że czasy na polskich szlakach są podawane z mniejszym bądź większym zapasem, ale to już każdy indywidualnie musi do tego dojść. Pytanie numer 3. Jak zmienia się temperatura w górach i gdzie najlepiej rozbić namiot na nocleg? Tutaj z pomocą przychodzi nam Archimedes i jego zasada mechaniki płynów, mówiąca, że na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze i równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało. Większość substancji, kiedy stygnie, kurczy się i powietrze nie jest tutaj wyjątkiem. Gęstość powietrza to jego masa przez objętość. Czyli kiedy powietrze kurczy się, to znaczy kiedy ta sama masa przechodzi z większej objętości do mniejszej, to gęstość rośnie. Zatem zimniejsze powietrze jest cięższe i to ono znajduje się we wszelkiego rodzaju zagłębieniach, nieckach, dolinach, przełęczach i tym podobne. Osobiście wolę rozbijać namiot gdzieś wyżej, najlepiej tuż pod szczytem, w miejscu osłoniętym od wiatru. Po pierwsze cieplej, a po drugie mam szansę zobaczyć wschody słońca bez konieczności wychodzenia na szlak o jakieś barbarzyńsko wczesnej porze. I ostatnie pytanie, jak zachować się podczas burzy? W Tatrach latem dominują tak zwane burze konwekcyjne, powstałe na skutek unoszenia gorących warstw powietrza ku górnym warstwom atmosfery. Ryzyko wystąpienia takich burz jest największe w godzinach popołudniowych i południowych, zatem na szlak warto wyjść o jakiejś rozsądnej porze, a nie na przykład o 10 rano. Jak wiemy, chmurom burzowym towarzyszą błyskawice i grzmoty. Światło rozchodzi się z prędkością 300 000 km na sekundę, więc błyskawice widzimy od razu
praktycznie na całej jej długości. Natomiast dźwięk rozchodzi się z prędkością ponad 300 metrów na sekundę. Tak więc grzmot często słyszymy po jakimś czasie od momentu ujrzenia błyskawicy. Generalnie, jeżeli już widzimy błyskawice czy słyszymy grzmoty, no to często może być za późno, żeby znaleźć jakieś bezpieczne schronienie. Wówczas, jeżeli znajdujemy się w terenie bardziej eksponowanym, starajmy się unikać pojedynczych drzew, skał, cieków wodnych czy metalowych ułatwień, ponieważ one umożliwiają przepływ ładunku elektrycznego. Warto już zawczasu obserwować, co tam dzieje się na niebie. Na przykład, czy nie wzmaga się wiatr, a z kierunku, z którego wieje, nie napływają chmury rodzaju cumulonimbus z takim charakterystycznym stożkiem na szczycie. Wówczas, kiedy to widzimy, to znaczy, że burza się zbliża i należy skierować się w stronę doliny. Reasumując, zachęcam każdego do spróbowania swoich sił podczas wędrówek górskich. Mam nadzieję, że omówione zagadnienia fizyczne sprawią, że te wędrówki będą mniej męczące, a staną się bardziej przyjemne. Pamiętajmy, góry są piękne, ale należy do nich podchodzić z szacunkiem i z głową. Dziękuję i do zobaczenia na szlaku. Koniec.